Dobra, gdzie ta sta? Co my tu mamy? O jest, Pogba. Uhuhu, dobra, Naui Tokin. Standardowo, czyli 5 tużek 4. Słabszy, 191 cm, wysoka, średnia, prawa noga, okej. Okay. Na LP może grać, co ciekawe, ale śp raczej, nie? Staty, tempo spoko. Znaczy, no jak na Pogbę, no dobry boost, chociaż mógłby być lepszy, ale spoko, jest okej. Okay. 78 na 83 już jest w porządku w miarę, nie? Coś koło Zidana, strzelanie. O, takie typowe dla Pogby, 80 wykończenia, longshoty, kozak, ciastrzał, kozak. Podania? No podania Pogba zawsze miał dobre, tutaj też jest, tak jest w istocie. Dribbling trochę, wiadomo. Chociaż nie, dribbling jest okej, okay. 82 zwinności, 80 równowagi, jak dla Pogby spoko. Obrona 80, główki 95, to orientacja w obronie trochę słaba, 70, ale poza tym 80 już jest okej. Okay. Fizyka, siła 95, no Pogba, wiadomo, fizyka giga. Mamy oczywiście strzał fałszem, dryk, nie ma finezji, ale Pogba nigdy finezji dobrych nie walił, także w sumie ja byłbym zdziwiony, jakby miał. Ile kosztuje? 8,8, 8,7, 8,6 i 8,3. No koło 600. Pewnie coś takiego jak Ramos, nie? Także droga karta rzeczywiście. A dobre ma linki, tak? No tutaj środkowa pomoc Juventus. Jak ktoś ma Di Marię, to jest bardzo dobry tutaj wytrych. Także powiem tak, no. No drogo i wiadomo, nie? Ale na pewno będzie dobrym środkowym pomocnikiem. Także no, jeżeli komuś pasuje do składu, to spoko. Aczkolwiek jest drogi tak jak Ramos tak naprawdę, nie? No nie jest opłacalny jakoś mega, ale no to jest cena, która raczej była spodziewana według mnie. Wiadomo, Pogba, no to Pogba to na pewno te longshoty będą zajebiście siadać, nie? Bo on zawsze jakoś z dystansu dobrze walił. O jest, za 10 monet znowu paczka, lecimy. Paczka za 10 monet, dwóch rzadkich złotych piłkarzy i jeden na 3 mecze wypożyczenia. Let's go! Okej, okay, Ospina jakiś. A, pod Ronaldo będzie dobry. O, Lewandowski. Elegancko. Zobaczmy sobie jeszcze te karty, Toty, kurde. Okej, okay, co my tu mamy? Ashley Cole, 91. No, takie boosty solidne, szczególnie strzelanie. 4 na 3, high medium, average body type 186 cm. Tempo spoko, dribbling jest okej, okay, jak na bocznego obrońcy. Bardzo dobry defending. Podania też są jak najbardziej okej, okay. Fizyczność spoko. No jak traficie taką kartę, to spoko, ale do kupowania to raczej niezbyt, nie? Van der Sar, 92. Speeda dostał, nie? Bo on ma więcej speeda od mida, nie? Także, no Van der Sar, wiadomo, topowy goalkeeper, no tutaj jakieś lekkie upgrade'y. Makelele 3 na 4. O, tutaj już fajny upgrade do pace'a, bo ma 80 pace'a. 85, przepraszam, nie? Low high, average body type, prawa noga, solid player. Plus 3, plus 5 tempa, reszta plus 1. Tak, no strzelanie dalej słabiutkie, ale wiadomo, nie jest od strzelania, tylko od czyszczenia. Pace już jest spoko. Dribbling świetny, no poza tym dribblingiem bardzo, ale bardzo dobry będzie. Obrona również bardzo dobra. Podania też fajne. Poza podkręceniem, ale tu 94 shot passing, kozak. No i fizyka również bardzo dobra, tak? No tutaj wiadomo, nie jest najwyższy, ale siła, stamina, agresja wszystko jest, także będzie kotem, no. Nesta, 80 pace'a. No już troszeczkę będzie bardziej grywalny, ale 80 tempa, no to mogłoby być większe, nie? Ale no to tak, medium, high, unique body type, 87 cm. No dribbling bardzo dobry, boost, 27 agility, 18 balansu. Defending, no prawie, że perfect. Perfekcyjny, tak? No tutaj dajesz mu jakiś cień czy coś i praktycznie perfekcyjne. Fizyczność, no poza staminą bardzo dobrze i podania też są ok. Tak, pewnie też dostał boosta. No ładnego dostał. O, Gerd Miller. 4 na 4. Ciekawe, jak on ma ten dribbling. High medium znaczy stocky body type. O, ma cechy strzeleckie. Nie jest jakoś podniesiony, jeżeli chodzi o tempo czy dribbling. No plus jedynki w zasadzie do prima, nie? Także taki podbity prime, ale 99 finishingu robi robotę, nie? A to chyba engine chyba, nie? Żeby jak najbardziej ten dribbling i tempo podnieść z engine, to już będzie naprawdę gigakotem, nie? No i jest nasz ukochany Ronaldinho, 5 na 4 high low, Ronaldinho body type, plus 2, plus 1 co do prima, nie? Ale wiadomo, no tutaj dla niego. A jak stamina? No plus 2 do fizyki, także fajnie już. No Ronaldinho, to wiadomo, będzie gigakotem w tej grze. No i jemu się chyba hołka daje, nie? Także ten shooting tempo i fizykę podnieść, nie? No Ronaldinho to zawsze jest gigakotem. Dobra, zobaczmy jeszcze Team of the Year, nie? Także zobaczmy najpierw Courtois. No, ładne boosty, speed bardzo fajnie podniesiony, chociaż i tak nie jest najszybszy, nie, ale o prawie 2 metry, nie. A i tutaj bardzo fajne te boosty, tak, no tutaj mi się wydaje, że ci bramkarze wyżej ocenieni typu Courtois to będą bronić jak kozaki, ale nie wiadomo, no Donnarumma też był zbugowany, nie. 6 overalla, tak, no tutaj wykopy też dobre, kurde, będzie bronił pewnie jak kot, nie. O, ten wariacik, 3 na 3 lewa noga high medium, ale no co, tempo prawie, że max. Dribbling też bardzo fajny, 87 magii balansu.
A jemu to kurde nie wiadomo co dać tak naprawdę. Guardiana, no tak. Także temu podnieść defending, nie? Z Guardianem to prawie, że bardzo dobry ten dribbling, ten obrona jest. 88 defa, shooting. No nice shooting, bo 77 finishingu. Także na pomocy też może grać. Podania też kozackie. No i tutaj fizyczka, wiadomo. Teo z tym jego body type'em to będzie niszczył każdego, nie? Plus piątki, plus szóstki, eleganckie boosty. Militao, o, 90 pace'a, witamy. A tylko 3 dostał do pace'a, ale 90 pace'a to wiadomo. Tu też nic nie zmieniali. Ale Militao to zawsze jest bardzo dobry, tak? Także tutaj też nie będzie ten balans bardzo fajnie, 15, nie? A poza tym 7 defa, 10 shootingu, 6, 7 fizyka. Będzie jeden z najlepszych obrońców w tej grze, bo jest i tempo, i fizyczność, i dribbling, i wszystko. Van Dijk, 88 pace'a. Jak ma ten pace go zdysponowany? No dalej ma 80 na 95, ale... A w sumie podnieśli mu o 9, nie? A tu tylko o 2, także no już ma ten pace troszeczkę lepszy taki, nie? Unique, high medium, nie? Dribbling ma bardzo dobry, no tutaj naprawdę boosty do dribblingu w porównaniu do tego to są gigantyczne, nie? 20 balansu, nie? A poza tym no to def tak plus 5. Stamina też bardzo fajnie podniesiona. No to wiadomo, topka obrońców w grze, wszystkie jego w zasadzie problemy zostały naprawione, tak? No może akceleracja nie jest jeszcze pozboostowana jakoś gigamocno, ale wystarczy z pewnością. Podania, wszystko jest. No i jeszcze Hakimi. 99 pace'a, no wiadomo. Dribbling bardzo fajnie podniesiony, defense giga podniesione, podania, no praktycznie wszystko podniesione poza shootingiem, nie? Dribbling kozacki, tu kozackie, wszystko 4 na 4 ma, co ciekawe, tak? Także sztuczki nawet jakieś będzie mógł grać. Szkoda, że Teo nie ma 4 na 4. Jaki styl? Sentinel, no, albo Backbone. Tak, no żeby mu ten def już podnieść na prawie maxa i fizykę, także myślę, że ten Sentinel, ewentualnie jest jeszcze ten Backbone, no podnosi jeszcze podania do tego, no to już kurde jak ktoś woli, nie? Hakimi giga podniesiony jest, naprawdę, 94 wala, nie, no karty kozackie, nie, naprawdę. Także no kontencik mocny, kontencik mocny. Dzisiaj będzie bez ikonki, bo nie mam foderów żadnych, też nie będę w to inwestował, dam sobie spokój. Kończy się za 2 dni, powtarzalne 1, 3, 2. A to chyba będzie jeszcze jedna powtórka w takim razie. Także no, no kurde, zasypię tymi ikonami.